Hej, hej, miałam jakiś czas temu nagrać Wam filmik o radioterapii. Oczywiście zapomniałam. 1-0 dla tamoksyfenu i moich dziur w mózgu. Przypomniało mi się dzisiaj, więc nagrywam. A więc tak, teoretycznie radioterapia nie powinna być stosowana u mnie, no bo jestem po mastektomii, jak wiecie, ale zbyt późno dostałam wyniki genetyczne, gdzie okazało się, że mam mutację BRCA1 i NOD2, czyli kwalifikuję się na obustronną mastektomię wraz z usunięciem jajników i jajowodów. Więc zanim dowiedziałam się, że mam tą mutację, przeszłam zabieg oszczędzający i miałam potem docięcie jeszcze marginesów, czyli druga operacja, plus usunięcie 8 węzłów chłonnych. Węzły chłonne były w sumie tak profilaktycznie usunięte, bo okazało się, że są czyste. Więc kolejnym etapem leczenia systemowego w moim przypadku po chemioterapii była radioterapia, całkiem niepotrzebnie. Albo i potrzebnie, nie wiadomo co by było gdyby, więc nie będziemy tutaj na tym rozważać. Ale radioterapia trwała u mnie miesiąc czasu, z tego co dobrze pamiętam, to był jakiś czas temu, ale jakby nie za dobrze pamiętam wszystko. Samo przygotowanie do naświetlania trwało dłużej niż samo naświetlanie. Ja z racji tego, że mój guz był po stronie lewej, no i chodziło też o moje serce, żeby ominąć je w jak największym stopniu, musiałam brać wdech. I nie mogłam oddychać, dopóki panie mi nie powiedziały, że już mogę i potem znowu już nie mogę i potem znowu mogę. To trwało może z 10 sekund takie naświetlanie. To nie było długo, więc dawałam radę, ćwiczyłam po prostu sobie ten oddech. Przed samymi naświetlaniami biorą Ci na badania i robią Ci dwa tatuaże. Dwie kropki po boku tu i z drugiej strony tu. Malują Ci takie linie, miejsce oznaczają, gdzie jest guz. Ja miałam też naświetlane miejsce po wycięciu węzłów chłonnych, miejsce po guzie i według tych linii ustawiają maszynę, która Cię naświetla. Problem jest, jak się domyślacie, jak je zmyjecie. Niby to nie powinniśmy w ogóle moczyć tej skóry przy naświetlaniach. Przynajmniej tak było 5 lat temu. Mogły się teraz standardy zmienić, ja nie dam sobie w tym momencie uciąć ręki, ale 5 lat temu nie można było moczyć tej skóry. Broń Boże, nie można było niczym smarować, aczkolwiek ja w późniejszym etapie stosowałam Aquastop. To był na tamte czasy chyba najlepszy specyfik na taką skórę i naprawdę działał cuda. No ale z racji tego, że po prostu, no wiadomo, człowiek się poci, człowiek się myje, te linie się zmazywały, więc musiałam mieć po raz kolejny badanie, po raz kolejne ustawianie wszystkiego. Tak miałam chyba z 3 razy. No niestety nie dało rady inaczej. Same te kropki po boku nie wystarczyły. Musiały być linie. Boże, znowu. Serio, ja chyba jestem na coś chora, że ja ciągle ziewam. Masakra. Więc jedyne, co było takie wkurzające po tych naświetlaniach, przed tymi naświetlaniami w sumie. Musiałam czekać na przykład w kolejce 4 godziny na swoją kolej. I miałam to z tyłu w głowie, że to trwa tyle po prostu sekund, a ja muszę czekać 4 godziny na ten zabieg. Także no, masakra. Nie muszę mówić też o tym, że no, nie było tam osób zdrowych, tylko osoby, które były po rozpoznaniu raka, więc tematyka rozmów wiadomo jaka była, co też zbyt dobrze nie robiło na moją psychikę, dlatego słuchawki w uszy, książka, totalnie odcięcie, więc spoko. Później w jakimś tam, nie wiem, 2-3 tygodniach wprowadzili nowy system obsługi pacjentów, który rzeczywiście był spoko, już czekanie nie było 4 godziny, a na przykład pół godziny, więc to jest różnica. Ja na naświetlania dojeżdżałam 40 km, jeździłam sama, nie miałam potrzeby, żeby jeździł ktoś ze mną, aczkolwiek odczuwałam zmęczenie. Rzeczywiście radioterapia wyciągała ze mnie tą energię, czułam się osłabiona, zmęczona, rozdrażniona, nawet bym powiedziała, ale nie było tak źle. W gruncie rzeczy radioterapia, no wspominam ten etap chyba naprawdę
całkiem dobrze. Całkiem spoko. Jeśli chodzi o skórę po naświetlaniach, jak ona wygląda? Ja nie miałam problemów z poparzeniem skóry, znaczy no nie miałam. Lekko miałam tą skórę rzeczywiście zaczerwienioną w miejscu, gdzie miałam naświetlania. Smarowałam je aquastopem. Ja od dawien dawna używam żel pod prysznic, jedynie Bambino, żel pod prysznic dla dzieci, bo nie mogę się żadnymi innymi myć. Niestety jestem po prostu inna. Także no nawet jeśli chodzi o kosmetyki i do pielęgnacji twarzy, no to muszą być to dermokosmetyki. Nie mogą być to jakieś tam zwykłe kremiki, tylko dermokosmetyki. Teraz właśnie sprawdzam firmę Pharmaceris i na razie jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo mi odpowiadają te kosmetyki. No ale wracając do tej skóry po naświetlaniach, smarowałam aquastopem i rzeczywiście no, ta skóra lekko była taka tkliwa, nie było źle, naprawdę. W moim przypadku zaczerwienienie nie było zbyt duże, aczkolwiek wiem, że kobiety miały z tym problem dosyć spory, że były bardzo poparzone po tej radioterapii. Nie wiem, z czego to wynika, czy po prostu ze struktury skóry, czy... No nie wiem, nie wiem. No. I w sumie w późniejszym czasie to moje naświetlanie miejsca po raku spowodowało to, że miałam nieudaną jedną rekonstrukcję, kiedy okazało się, że mam mutację BRCA1 i w miejscu pod guzem mam mikrozwapnienia zaklasyfikowane jako DCIS, czyli stan przedinwazyjny raka. No to robiliśmy ryzykowną metodą mastektomię z włożeniem od razu implantu. Ja zostałam przez swojego lekarza oczywiście poinformowana o ryzyku, jakie niesie taki zabieg. Także wszystko wiedziałam, co i jak, i wiedziałam, że jest naprawdę duże ryzyko, że coś się powikła, że coś pójdzie nie tak, no i tak się niestety stało, ale to było tylko i wyłącznie z tego właśnie względu, że miałam skórę po naświetlaniach. Mój lekarz powiedział, że moja skóra to po prostu w tym miejscu to jest papier. Mięsień był spalony, wszystko po prostu, no mówi, że ciężko. Jak zobaczył to, jak to wygląda w środku, to naprawdę mówi, że no ciężko będzie. I po prostu zrobiła mi się maleńka dziurka, która się nie goiła. I ona się, jeśli ją zszywaliśmy, to ona się zaraz rozchodziła z powrotem, bo po prostu ta skóra w ogóle nie była elastyczna. Ona praktycznie była cieniuteńka, po prostu prześwitująca. Dlatego też na późniejszym etapie miałam usuniętą skórę po naświetlaniach i miałam po prostu mastektomię zrobioną, znaczy mastektomię, no wtedy to miałam po prostu usunięcie implantu i usunięcie tej skóry właśnie po naświetleniach i miałam właśnie rotowany płat LD z pleców i jestem bardzo zadowolona, także... O właśnie, dzisiaj jestem bez Stanika, pokażę się Wam. O, tak one wyglądają, no to jest ta pierś chora, to jest zdrowa, zrobiona profilaktycznie, także też spoko. Tu mam tylko lekki śladzik, tylko i wyłącznie dlatego, że ja po prostu jestem szczupła. I chociaż nie, jakbym się starała, żeby przytyć, to myślę, że po prostu mi się to nie uda. Poszłam na siłownię nawet w tym celu, żeby po prostu zbudować sobie trochę mięśnia, bo mówię, to jest może jakieś rozwiązanie, ale cały czas moja waga pokazuje 49,5 do 50,5, także kilogram w tą, kilogram w tą, także to jest różnie. Ale maksymalnie ostatnio jak się ważyłam, chociaż robię to teraz bardzo rzadko, biorąc pod uwagę to, że miałam po prostu manię i obsesję na punkcie ważenia z powodu depresji i nerwicy lękowej. Także tak przypadkowo u kogoś jestem, bo moja waga się niestety stukła, bo była szklana. Bardzo rozpaczałam, bardzo. Moja przyjaciółka najbardziej powiedziała, że Boże, jak mi przykro, w końcu się nie będziesz ważyła. Więc no tak jakby co u kogoś jestem, to się po prostu zważę, jeśli ktoś ma wagę i tak sobie sprawdzam, ile mniej więcej ważę. Nie stresuję się tak, bo widzę, że ta waga po prostu stoi w miejscu, więc no po prostu no taka już jestem, no co ja zrobię, no. Ja myślę, że te picie browarków swoje robiło przez te wszystkie lata. Teraz jak jestem abstynentem, no to no sorry, tak. No ale wracając do tej radioterapii. Jeśli dobrze pamiętam, bo ja rozmawiałam ze swoją onkolog na temat medycyny alternatywnej, też o tym mówiłam,
Aczkolwiek ja i tak uważam, że najlepsze, co można zrobić, to poddać się systemowemu leczeniu i później uzupełniająco można sobie po prostu się tak jakby naturalnie suplementować. I ja przed chemioterapią powiedziałam jej, czy mogę brać witaminę B17, to jest amigdalina, jak dobrze pamiętam, sprowadziłam ją z Czech, jakąś super, hiper w ogóle wypas. Witaminę C lewoskrętną też pijałam, ale najlepsze, co według mnie, co zrobiło dla mojego zdrowia, to były codzienne soki i musy, które też codziennie robiłam. Mus jadłam na drugie śniadanie, a sok piłam do śniadania. Do kolacji, Boże, co ja mówię, do kolacji wieczorkiem, albo po kolacji, no nie do kolacji, przed kolacją albo po kolacji, bo wiadomo, że nie należy przepijać w trakcie jedzenia. No więc soki robiłam przeróżne, po prostu burak, jabłko, marchewka, banan, wszystko, naprawdę pomarańczki, co by mi się po prostu nie zamarzyło, robiłam sobie musy, robiłam zazwyczaj z jarmużem, pietruszką, ananasem, jogurtem naturalnym, zresztą w sumie z czym ja nie robiłam tych musów i z czym ja nie robiłam tych soków, o Boże, Matko Bosko i tragedia, nie? Ale w moim odczuciu to właśnie te soczki i muski naprawdę niesamowicie mnie wzmocniły. Paznokcie to ja miałam takie, jak nigdy w życiu takich nie miałam paznokci, jak wtedy przed chemią. I w czasie chemioterapii moja onkolog, znaczy jak byłam na takiej wizycie przed chemioterapią, no to powiedziała mi, że ona nie ma nic przeciwko, ale mam nie łączyć leczenia metodami alternatywnymi z leczeniem systemowym, chemioterapią, radioterapią, bo to nie jest dobre. Organizm jest osłabiony, można sobie wyrządzić dużą krzywdę. Nie powiem, bardzo się cieszę, że mam też taką onkolog, która od razu mnie puka się w głowę i mówi, no dobrze, dobrze, nie? Tylko po prostu ci wytłumaczę, co chodzi. I wytłumaczyła mi, że ona nie widzi w tym nic złego, to jest moja sprawa, ale ona mnie tylko prosi, abym nie robiła tego w trakcie chemioterapii i naświetlań, ponieważ jest organizm osłabiony, wyczerpany i jakiś czas jeszcze po chemii też nie stosowałam żadnej medycyny alternatywnej, ponieważ miałam zabronione od mojej onkolog, która no, wiedziała, co robi, tak? Ja jej zaufałam stuprocentowo i do dnia dzisiejszego tak jest. Więc jeśli macie dobrego onkologa, z którym możecie tak szczerze pogadać i Was nie wyśmieje z tymi metodami alternatywnymi, no to możecie się zapytać, co i jak i w ogóle, żeby sobie krzywdy nie zrobić, bo tylko o to chodzi. Bo tutaj mamy naprawdę, no, ja dużo czytałam ten temat i mojej przyjaciółki mama jest z zamiłowania po prostu zielarką. Ona mi na przykład takie miksy ziół robiła, jak miałam menopauzę już po całym systemowym leczeniu. Naprawdę były rewelacyjne. Super, naprawdę. Krwawnik z bratkiem, pokrzywą i coś tam jeszcze chyba było. To był jeden z miksów. Na co chwileczkę mi jakieś tam miksy robiła i naprawdę ja byłam zachwycona efektami. Więc ja nie neguję takich form leczenia, ale uważam, że najlepsze, co może być i pierwsze kroki, jakie powinniśmy poczynić, to jeśli chodzi o wyzdrowienie, to jest zaufanie swojemu onkologowi, który wie, co robi. Bo jeśli inaczej, ja nie mam problemu z tym, że ktoś zdecyduje się, że nie weźmie chemii, czy nie pójdzie na naświetlanie. Ja to rozumiem, bo to jest decyzja każdego z nas, ale chciałabym, żeby każdy, kto decyduje się na rezygnację z tego leczenia, miał też taką świadomość, co się wydarzy i dlaczego akurat jest to lepszą formą leczenia niż medycyna naturalna czy tam alternatywna. Bardzo bym chciała, żeby lekarze też o tym mówili, bo wiem, że dużo osób stosuje naturalne metody leczenia i ja sama głęboko w nie wierzę, bo na przykład uważam, że człowiek się może sam uzdrowić w sensie chyba bardziej wewnętrznym, tak bym powiedziała, tak? Bo jeśli mamy no, raka piersi, to raczej on nie zniknie sobie tak po prostu bez ingerencji chirurga i chemioterapii, która dobije tam wszystkie komórki w organizmie, ale na przykład ja bardzo długo rozmawiałam z moim małżonkiem, który no, jeśli chodzi o kwestie chociażby technik relaksacyjnych i właśnie naturalnego leczenia, to ma ogromną wiedzę i właśnie zaczęłam stosować techniki relaksacyjne, które niesamowicie mi robiło po prostu na głowę.
To jest super sprawa. Ja polecam każdemu, ale skończę jedną myśl i zacznę drugą, bo oczywiście ja zaczynam gadać od rzeczy. No więc jeśli chodzi o tą medycynę właśnie naturalną, to bardzo bym chciała, żeby właśnie osoby, które się decydują zrezygnować z konwencjonalnego leczenia, żeby znały to ryzyko i porozmawiały z onkologiem, bo myślę, że tutaj jest właśnie największy problem jest w dialogu, dialog lekarz-pacjent i ja myślę, że tutaj jest problem, żeby to po prostu zobrazować, jak to może wyglądać, co się może dziać, jakie będą konsekwencje i że właśnie to leczenie naturalne możemy przełożyć na czas dalszy, na taki moment, kiedy będzie to bezpieczne dla nas, jako uzupełnienie, wiadomo, naszej diety, nie? Także myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, ale trzeba porozmawiać na ten temat z lekarzem. Natomiast jeśli chodzi o techniki relaksacyjne, to ja przez długi, długi czas, codziennie wieczorem po kąpieli, włączałam sobie vocal trance. Ja wiem, że dla niektórych vocal trance nie jest uspokajający. Dla mnie przy tym się świetnie biega, skacze, ćwiczy, sprząta i rewelacyjnie się odpoczywa. Naprawdę rewelacyjnie. Ja włączałam sobie po prostu 10 minut People Can Fly i ja dbałam o to, żeby ten oddech był głęboki, wstrzymywany, potem lekko wypuszczany. Do tego włączyłam sobie takie elementy rozciągania, że podczas po prostu tych oddechów, takich świadomych i głębokich, ja jeszcze rozciągałam sobie na przykład barki, bo mam tutaj niestety problem, bo nie mam mięśnia po lewej stronie, bo mam przesunięty na pierś, prawda? Także o to w tym wszystkim chodzi. Więc no, to było spoko. I człowiek po tych 10 minutach, tylko dla siebie, ja sobie robiłam nastrój w pokoju, po prostu ja się tak wyciszałam, niesamowicie zresztą, co jest do mnie niepodobne w ogóle. Dodatkowo jeszcze mój mąż mi później robił na przykład masażyk, więc ja już w ogóle byłam w siódmym niebie. I naprawdę ja byłam namacalnym dowodem na to, że moje skaczące ciśnienie może spaść do normy ogólnie przyjętej tylko i wyłącznie przez to, że ja 10 minut zadbam tylko i wyłącznie o siebie. Ja miałam pustkę w głowie, ja się zamykałam w pokoju, włączałam sobie głośną muzykę, tylko wiadomo, że nie tak bardzo głośno, znaczy zależy kto co lubi w ogóle. Nie ma co tutaj robić standardów, że tak i tak i tak. Nie, jak ktoś lubi głośno, to ma być głośno, ma być dla Ciebie po prostu przyjemnie i fajnie. I to jest też fajny sposób, aczkolwiek no wiem, że też w trakcie leczenia nie zawsze jesteśmy w stanie się skupić. Ja w czasie chemioterapii strasznie przeżywałam problemy ze snem, nerwowość, no to było po prostu straszne. Zresztą naświetlania też na mnie tak wpłynęły drażniąco. No więc no, tak to wszystko wygląda. Jak zwykle mówię nie tylko o naświetlaniach, ale i o wszystkim dookoła, no ale motyw przewodni to jest radioterapia. Co jeszcze ciekawego mogę Wam powiedzieć? Że w sumie, jeśli chodzi o radioterapię, to decyduje specjalista w tej dziedzinie, ile masz mieć lampek, bo my tak to nazywaliśmy, jaka ma być moc. I ja w moim przypadku to był naprawdę rewelacyjny lekarz, doktor Liza, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli jakimś cudem to obejrzy. Naprawdę bardzo mądry, empatyczny lekarz, który miał straszną łatwość w rozmowie z pacjentem, co naprawdę się rzadko spotyka. Więc no tutaj naprawdę byłam z niego zachwycona. Czy się bać radioterapii? Nie. Nie, bo trzeba pomyśleć sobie o tym, że robisz teraz wszystko dla siebie, żeby po prostu przeżyć następny pierdyliard lat w zdrowiu i cieszyć się swoimi dziećmi, później wnuczętami i dokuczać swojemu mężowi. Także jeśli coś jeszcze chcecie zapytać, to dajcie znać, ja z chęcią odpowiem, bo jeszcze chciałam nagrać filmik na temat depresji. Bardziej tak ogólnie mówiłam o tym, a teraz chcę bardziej tak dokładniej o tym opowiedzieć. Cóż, życzę Wam miłego wieczoru. Jak to mój syn kazał mi mówić, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Masakra. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa.